Dzisiaj poznaliśmy zwycięzców głosowania marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. To już druga jego edycja. Wybrano 25 spośród 100 projektów. W tym roku zagłosowało ponad 110 tysięcy osób, wśród nich po raz pierwszy niepełnoletni. Każdy z mieszkańców Opolszczyzny mógł oddać dwa głosy. Jeden na projekt powiatowy, a drugi na subregionalny. Chcemy te projekty zacząć realizować wcześniej niż w ubiegłym roku, dlatego że mniej więcej o miesiąc przyspieszyliśmy harmonogram realizacji tego marszałkowskiego budżetu obywatelskiego, dlatego że 170 kilka tysięcy osób, które zdecydowały się oddać swoje głosy, to jest olbrzymia grupa naszego społeczeństwa i warto by było, aby w realizacji móc sprostać tym oczekiwaniom. Projekt nosi nazwę Duże Koncerty w Małych Gminach. Polega na tym, na zorganizowaniu właśnie koncertów noworocznych na terenie w sumie naszych gmin i powiatów, w których ten projekt będzie realizowany. W dwóch środowiskach, w których działam, ta aktywność społeczna jest dosyć duża i postanowiliśmy złożyć projekty muzyczne na koncerty, które zostały wybrane i tutaj jest taki onieśmielający sukces dla nas, ponieważ dwa duże projekty subregionalne w powiecie strzelecko-kędzierzyńskim oraz w powiecie subregionie opolskim zostały wybrane głosami mieszkańców.